3-0. Tak, cieszymy się, że wynik tego meczu poszedł po naszej myśli. Cały czas kontrolowałyśmy ten mecz, więc jesteśmy zadowoleni z wyniku. Na pewno postawiły się, cały czas walczyły o każdą piłkę i pokazały tutaj, że mają charakter, ale właśnie te końcówki były po naszej stronie i wygrałyśmy. Dopiero zaczniemy się przygotowywać. Najpierw była bardzo ważna dla nas ta wygrana, więc od jutra już będziemy się przygotowywać do walki w banku. No, trochę jak u siebie. Pamiętam halę, piłka leciała jak po sznurku, mam wrażenie, i tutaj trener mówi dużo bloków, więc chyba pozytywnie i naprawdę bardzo cieszy wrócić na Podpromie. No nie poszło to, że wy dobrze gracie końcówki, to nie poszło. No myślę, że stawiałyśmy dobre warunki do gry, momentami prowadziłyśmy, trochę nam zabrakło gdzieś może, nie wiem, koncentracji, czy trochę wy przycisnęliście mocniej, no i niestety 3-0, ale myślę, że pokazałyśmy trochę pazur. Tak, wygrałyśmy dzisiaj za 3 punkty, bardzo się cieszymy z tego powodu, ponieważ jest dla nas ciężki okres, jest bardzo dużo meczy, był moment, że grałyśmy też chyba 2 tiebreaki z rzędu, a mecze były blisko siebie, także naprawdę potrójnie cieszy nas dzisiaj zwycięstwo 3-0. Tak, na pewno każdy mecz teraz jest przygotowaniem do tego Waki w banku. No damy z siebie wszystko na pewno, nie mogę obiecać 3 punktów, natomiast mogę powiedzieć, że na pewno postaramy się i zrobimy wszystko, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Zapraszam serdecznie na mecz, przybywajcie licznie, kibicujcie, bardzo Was potrzebujemy. Pomieszkanie, że zapraszamy? Tak, zapraszamy. Super, zapraszamy.